Cześć. Parę lat temu, kiedy jeszcze uczyłem się fotografii, oczywiście uczę się w dalszym ciągu, ale w pierwszych krokach mojej nauki fotografii musiałem poznać trójkąt ekspozycji czas naświetlania, wartość przysłony oraz czułość ISO. I wiele materiałów takich naukowych, wiele tutoriali, wiele poradników, z których korzystałem, podkreślało jak mantrę, żeby trzymać się najniższego możliwego ISO ustawiać zawsze najniższą możliwą czułość, na jaką aparat pozwala. I ja przez bardzo długi czas trzymałem się tego ISO 100, które mogłem ustawić w moim aparacie, nie wiedząc tak naprawdę jaką krzywdę. Te poradniki, które ja przeczytałem, zrobiły mi i jaką krzywdę w rezultacie ja robiłem sam sobie, trzymając się tego najniższego ISO i unikając jak ognia podnoszenia go w obawie przed pogorszeniem jakości obrazu, przed powstawaniem szumów. Bo musicie wiedzieć, że samo ISO absolutnie szumów nie powoduje. A co je powoduje i dlaczego ISO nie powinno być uznawane już w dzisiejszych czasach jako element tego trójkąta ekspozycji, o tym dowiecie się z tego odcinka. Zapraszam. Hej, ja mam na imię Przemek, fotografią zajmuję się od mniej więcej 15 lat, a fotografią przyrody od 5 i na tym kanale pokazuję Wam to, czego sam w tym czasie się nauczyłem i dzielę się swoimi metodami, które pomagają mi wykonać zdjęcia takie jak na przykład te. Na tym kanale dowiecie się jak wykonywać poprawne technicznie i ciekawe zdjęcia, ale też zobaczycie jak ja stosuję tę wiedzę w praktyce sama nazwa ISO to tak naprawdę nazwa organizacji, która zajmuje się określaniem pewnych standardów, które w jaki sposób jesteśmy w stanie zmierzyć, a dla uściślenia w danej dziedzinie jest to po prostu zamknięte w jednym danym standardzie, więc ISO to tak naprawdę international or... international organiza... ISO to po prostu international organization for standardization się standardization International Organization for Standardization. International, organiz... International, organization, for standardiz... International organization for Standardization. International Organization Właśnie to. I w czasach filmów analogowych, w czasach kiedy te filmy musiały mieć określoną czułość, ten standard ISO rzeczywiście był standardem. To znaczy film na przykład Kodak o czułości ISO 400 miał określoną światłoczułość, był czuły na światło w taki sam sposób jak film o ISO 400 marki Fujifilm. Czyli po prostu oba te filmy posiadały standard czułości światła o wartości ISO 400. W dzisiejszych czasach to nazewnictwo nadal funkcjonuje, natomiast obecnie nie ma już czegoś takiego jak różna światłoczułość matryc, ponieważ matryca w czasie swojej pracy no, nie zmienia swojej światłoczułości wbrew temu, czego jesteśmy uczeni. Ustawienie ISO w dzisiejszych aparatach czy w lustrzankach, czy w aparatach bezlusterkowych, nie zmienia już absolutnie czułości matrycy na światło. Zmienia jedynie sposób, w jaki sygnał, który dociera na matrycę, jest wzmacniany. Jak mocno ten sygnał zostanie wzmocniony, ale fizycznie absolutnie nie ma to wpływu na światło światłoczułość. Samo ISO nie jest już w dzisiejszych czasach wartością fizyczną, bo fizycznie, tak jak wspomniałem, nie zmienia się czułość matrycy, a jedynie sygnał odczytywany przez nią jest w ramach zmiany tej czułości ISO wzmacniany lub osłabiany. Natomiast wydaje mi się, że dla ułatwienia wykładania teorii trójkąta ekspozycji zachowaliśmy ten podział właśnie na trójkąt z tym ISO wpisanym w trójkąt ekspozycji właśnie po to, żeby łatwiej było przedstawić całą zależność między światłem padającym na matrycę, a tym jak obrazek będzie końcowo wyglądał, po prostu żeby łatwiej się nauczało. ISO w dalszym ciągu jest traktowane jako element ekspozycji, chociaż technicznie już nim nie jest. Czym w takim razie jest to ISO? Co ono powoduje i dlaczego według mnie szumy, które powstają na naszych zdjęciach nie są spowodowane bezpośrednio przez ISO? Aby wyjaśnić zależność między widocznością szumów a zwiększeniem wartości ISO w aparacie, muszę krótko powiedzieć o tym, jak w ogóle rejestrowany jest obraz w aparacie. Kiedy wykonujemy zdjęcie, światło pada na element światłoczuły, na naszą matrycę. Matryca w ten sposób rejestruje obraz. I jeżeli przyjmiemy, że światło, że fotony, które uderzają w matrycę, które zbierają się na niej i matryca tworzy z tego sygnału później końcowo zdjęcie, jeżeli przyjmiemy, że to światło padające na nią jest sygnałem, to ISO mogłoby być takim pokrętłem wzmacniającym ten sygnał. Podczas wykonywania zdjęcia matryca naszego aparatu rejestruje światło. Ze wszystkimi jego wadami i zniekształceniami. Stąd właśnie szum. Szum na zdjęciach jest zawsze, po prostu w większości przypadków, jeżeli zdjęcie jest dobrze naświetlone, to ilość tego szumu w porównaniu do danych, które nas interesują, w porównaniu do tego światła odbitego od liści, od drzew, od człowieka, którego fotografujemy, jest po prostu mniejsza. Stosunek szumu do sygnału jest niski, stąd niski szum. Aby wytłumaczyć to zjawisko, używa się bardzo prostego przykładu. Wystarczy wyobrazić sobie, że jesteśmy na scenie i próbujemy przemawiać do mikrofonu, ale mikrofon stoi w znacznej odległości od nas, przez co nasz głos do mikrofonu dociera tylko w ograniczonym stopniu, a jednocześnie mikrofon rejestruje też, co dzieje się na widowni, jakieś szumy, szelesty. Wyobrażacie sobie taką sytuację. Stoicie po prostu daleko od mikrofonu, mówicie do niego. Kiedy zgracie taki dźwięk. Na komputer i będziecie chcieli podgłośnić swój własny głos, no bo przecież byliście w niewystarczającej odległości od tego mikrofonu, więc chcecie podgłośnić, uwydatnić to, co mówiliście, podgłaśniając całą ścieżkę dźwiękową, podgłaśniacie też całą resztę, którą mikrofon zarejestrował, włącznie z tym, co działo się na widowni: wszystkie szelesty i zniekształcenia. I podobnie jest właśnie z ISO, kiedy. Kiedy wzmacniamy ten sygnał, który dociera na matrycę, wzmacniamy go w całym jego spektrum, włącznie ze wszystkimi zniekształceniami, które już tam podczas docierania tego światła na matrycę się pojawiły. To znaczy podkręcając ISO wzmacniamy jednocześnie obraz, który chcemy zobaczyć, ale wzmacniamy też wszystkie zniekształcenia, które pojawiły się podczas jego tworzenia, w tym właśnie szumy. A ponieważ szumy są najbardziej widoczne tam, gdzie jest najmniej światła, ponieważ to brak światła, a nie ISO powoduje właśnie powstawanie szumów, to bardzo często podnosząc bardzo ciemne partie obrazu, cienie, te szumy są w tych cieniach najbardziej widoczne. I bardzo fajnie obrazuje to przykład, który właśnie Wam przedstawiam. Wykonałem dwa zdjęcia na takiej samej czułości ISO, ale jedno jest niedoświetlone i zaraz je rozjaśnię w postprocesie, a drugie jest. Prawidłowo naświetlone i nie wymaga rozjaśniania. Zwróćcie uwagę, że pomimo tego, że zdjęcie zostało wykonane na takim względnie wysokim ISO, to zdjęcie, które musiałem rozjaśnić, jest dużo bardziej zaszumione. Właśnie dlatego, że niewystarczające światła, niewystarczająca ekspozycja została użyta do tego, aby to zdjęcie wykonać. I ten przykład daje nam tutaj bardzo cenną pierwszą w tym materiale lekcję, którą należy sobie zapamiętać. Zawsze naświetlajcie swoje zdjęcia odpowiednio. Zdjęcie niedoświetlone to zdjęcie, które później będziecie musieli rozjaśnić w postprocesie w edycji zdjęcia. A każde takie rozjaśnianie, im bardziej agresywne o 2, 3, 4, 5 stopów ekspozycji do góry, powoduje, że wszystkie szumy razem z tym, co chcecie uwydatnić, również są uwydatnione. Zauważcie też, że dokładnie ta sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku, jeżeli wykonam zdjęcie naświetlone poprawnie i niedoświetlone na całkowicie niskim ISO 100. Zdjęcie niedoświetlone po rozjaśnieniu do takiej samej ekspozycji jak zdjęcie poprawnie naświetlone uwydatni całkiem sporą ilość szumów, a mówimy tutaj o bazowym ISO 100, o najniższym możliwym ISO. Tak więc wydaje mi się, że całkowicie jasnym jest już, że właśnie nie ISO, a brak światła powoduje to, że zdjęcia są zaszumione. ISO tylko uwydatnia szum, który na tych zdjęciach zawsze po prostu jest. Pamiętajcie więc, aby zawsze jako priorytet traktować poprawne naświetlenie swojego zdjęcia, bo właśnie to, a nie kurczowe trzymanie się jak najniższej wartości ISO, będzie powodowało, że te zdjęcia będą miały lepszą jakość, że będą po prostu mniej zaszumione. Poprawne naświetlenie zdjęcia jest dużo ważniejsze niż trzymanie się jak najniższego ISO. Ale słuchajcie, są aparaty, dla których ta zasada troszeczkę się nagina, bo istnieje pewien typ aparatów i są to wbrew pozorom aparaty, z których pewnie część z Was, ja również korzystamy, które niezależnie od ilości światła rejestrują zawsze taką samą ilość szumów. I są to aparaty z tak zwanym ISO niezmiennym. Dlaczego ISO niezmiennym? No, ponieważ w tych właśnie aparatach, jeżeli nie doświetlimy zdjęcia i rozjaśnimy je później w postprocesie, zachowując przy jego robieniu niskie ISO, to ilość szumu po doświetleniu zdjęcia, po zmianie ekspozycji na plus w postprodukcji, nie zmieni się. I mówiąc o aparatach ISO niezmiennych, nie mam tutaj na myśli, że w ich ustawieniach nie możemy znaleźć opcji ustawienia odpowiedniej czułości ISO, jaka nas interesuje. W dalszym ciągu mamy ten wybór. Te aparaty ISO niezmienne to na przykład aparat, z którego ja korzystam, Sony A7 III i jak najbardziej możemy tam zmieniać wartość tej czułości ISO. Natomiast chodzi tutaj o nazwę własną. To przede wszystkim moje nieudolne tłumaczenie z angielskiego. W oryginale nazwa ta dotyczy ISO Variant i ISO Invariant. Jest to temat z punktu widzenia fotografów niesamowicie istotny, a tak słabo i rzadko opracowywany w Polsce, ponieważ ja osobiście w polskich materiałach, w polskich źródłach nie znalazłem prawie żadnej informacji, która byłaby istotna. Dlatego wszystko to, o czym ja Wam tutaj mówię, to jest research, który przeprowadziłem na stronach zagranicznych, gdzie troszeczkę szerzej ten temat poznano i opracowano. Mamy więc aparaty ISO zmienne i ISO niezmienne. Oznacza to tylko tyle, że w aparatach ISO niezmiennych do pewnego progu wartości ISO ilość szumu, niezależnie czy to zdjęcie będzie poprawnie doświetlone, czy niedoświetlone, pozostanie taka sama. Natomiast w aparatach ISO zmiennych bardzo często jest tak, że robiąc zdjęcie, które jest niedoświetlone, bo chcieliśmy zachować bardzo niski poziom ISO, osiągniemy w nim po doświetleniu w programie graficznym, w Lightroomie czy w Photoshopie, po prostu w postprodukcji, znacznie wyższą ilość szumów niż podnosząc ISO już w terenie. O te 4 czy 5 stopów i robiąc na wyższym ISO, ale poprawnie doświetlone zdjęcie. I jest to może dosyć skomplikowane, ale tutaj znów posłużę się przykładem: użyję do tego mojego ISO zmiennego aparatu Sony A6400. Wykonam dla Was dwa zdjęcia. Oba będą posiadały takie same ustawienia ekspozycji, taki sam otwór przysłony i taki sam czas naświetlania, ale będą różniły się o dokładnie 5 stopów wartością. ISO. Jedno zdjęcie będzie wykonane na ISO 100, drugie zdjęcie wykonam na ISO 3200. I jak widzicie, pomimo tego, że na zdjęciu poprawnie doświetlonym ja użyłem dużo wyższej wartości ISO, aż o 5 stopów wyższej wartości ISO, to po rozjaśnieniu ciemniejszego zdjęcia na ISO 100 jest ono minimalnie bardziej zaszumione niż zdjęcie poprawnie naświetlone, ale wykonane na dużo wyższym ISO. Czego to dowodzi? Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli posiadamy aparat, który zachowuje się podobnie jak ten mój a 6400 a do przykładów za chwilę dojdziemy, to dużo sensowniejszym rozwiązaniem dla nas w terenie, jeżeli chcemy zachować jak najwyższą jakość zdjęcia z jak najniższą ilością szumów, jest poprawne doświetlenie zdjęcia za wszelką cenę, nawet jeżeli jesteśmy zmuszeni podnieść ISO do takiej wartości jak 3200, 4 czy 8000. Poprawne doświetlenie zdjęcia w aparatach ISO zmiennych jest kluczowe dla jakości zdjęcia. I ktoś zapytano no okej, okay, ale dlaczego miałbym chcieć używać tak wysokich wartości ISO, skoro mogę fotografować na dużo niższym ISO? Więc zdecydowanie, jeżeli korzystacie z obiektywów portretowych jasnych, o świetle rzędu 1.4, fotografujecie w dobrym oświetleniu swoich modeli, w dobrym słońcu, nie w cieniu, to raczej rzadko musicie korzystać z tak wysokich wartości, jakie ja tutaj podaję za przykład. Tak samo jeżeli fotografujecie na przykład krajobraz, fotografując ze statywu, możecie wydłużyć czas naświetlania do tego stopnia, że z Zdjęcie przez to, że aparat stoi na statywie będzie nieporuszone, a ilość światła będzie odpowiednia, aby odpowiednio naświetlić to zdjęcie, więc podnoszenie ISO w takim wypadku całkowicie mija się z celem. Jeżeli przy użyciu odpowiedniego ustawienia przysłony i czasu naświetlania jesteście w stanie naświetlić zdjęcie w odpowiedni sposób, tak aby ekspozycja była odpowiednia, to oczywiście nie ma sensu podnosić ISO dla samego podnoszenia. Natomiast, na przykład, w warunkach takich, jak znajdujemy się teraz, ja chciałbym sfotografować sobie zimorodka w locie. Do tego celu potrzebuję ustawić czas naświetlania mniej więcej 1500-12000 sekundy, co już zawęża nam pole działania troszeczkę, bo ograniczamy sobie w znacznym stopniu ilość światła. Oprócz tego, mój obiektyw przy ogniskowej 600 mm. Będzie korzystał z przysłony 6,3, więc też dosyć ciemno. Więc przysłona 6,3, czas naświetlania 1 2000 sekundy. Bardzo mało światła mam w tym momencie do dyspozycji. Jedyne, co mi pozostaje, to zwiększyć ISO. I jeżeli chciałbym zastosować się do tych rad, które większość osób daje początkującym, że zawsze za wszelką cenę trzymajmy się najniższego możliwego ISO. No, to ja w tym momencie dosłownie nie wykonam tego zdjęcia zimolotka. Nie ma takiej możliwości, bo przy ustawieniach, o których powiedziałem i ISO 100, ten obraz będzie całkowicie ciemny. Więc, ok, przy pewnych aparatach ja mógłbym rozjaśnić go w postprodukcji i może ten efekt byłby w miarę znośny. Natomiast sam autofokus, jeżeli będzie tak ciemno, po prostu zgubi się. autofokus też do działania. W w wielu przypadkach potrzebuje odpowiedniej ilości światła, więc jeżeli ja kurczowo będę trzymał się tego niskiego ISO tylko dlatego, że niskie ISO jest najlepsze i wszyscy powinniśmy z niego korzystać, no ja niestety nie zrobiłbym połowy zdjęć, które wykonałem. I to nie jest odosobniony przypadek, bo wielu z nas, wiele z nas, wiele osób fotografuje w miejscach, gdzie ilość światła jest po prostu ograniczona, więc jedyne czym możemy się ratować, jeżeli nie możemy użyć lampy błyskowej i długiego czasu naświetlania, to po prostu podniesienie wartości ISO. I niech za przykład tego, o czym właśnie powiedziałem, posłuszą zdjęcia, które widzicie. Każde z tych zdjęć zostało wykonane na ISO minimum 8000. I wyszły uważam, całkiem rozsądnie, nie widać na nich szumów, jakość tych zdjęć nie jest przytłaczająco straszna. Część z tych zdjęć wylądowały nawet w moim portfolio, a tak jak wspomniałem, wszystkie z nich są wykonane na dosyć wysokim ISO. I słuchajcie, gdybym ja za wszelką cenę zawsze starę się trzymać jak najniższego możliwego ISO. Gdyby to ISO w ogóle było czymś, czym ja muszę się przejmować w terenie to ja nie wykonałbym ani tych zdjęć, ani części zdjęć, których Wam tutaj nie pokazuję, a również wykonane zostały przeze mnie na bardzo wysokim ISO. Bardzo dużo zdjęć powstaje tylko i wyłącznie dlatego, że nie boimy się podnieść ISO, że nie boimy się dodatkowo doświetlić tego zdjęcia, że nie boimy się rozjaśnić, wzmocnić tego sygnału. Trzymając się kurczowo ISO 100 w obawie przed utratą jakości obrazów, Obawie przed zniszczeniem tego zdjęcia czy w obawie przed szumami, my tak naprawdę jako fotografowie strasznie się ograniczamy, bo zamykamy sobie wiele możliwości, wiele dróg do kadrów, które inaczej w ogóle by nie powstały. Ale nie musicie wierzyć mi na słowo. Weźcie po prostu swój aparat, wyjdźcie z nim w teren i wykonajcie szereg zdjęć na różnych czułościach ISO. Jeżeli do tej pory naprawdę baliście się fotografować na wysokim ISO, to gorąco was zachęcam do tego, abyście wytestowali po prostu możliwości swojego sprzętu, bo to. W pewien sposób uwolni Was fotograficznie i będziecie w stanie robić zdjęcia, o których wcześniej nawet nie myśleliście, bo mieliście cały czas z tyłu głowy tą blokadę w postaci trzymania się tego mitycznego, niskiego ISO. Weźcie ten aparat, wyjdźcie w teren, poróbcie na każdej jednej czułości ISO osobne zdjęcie. Pamiętając oczywiście o tym, żeby były to zdjęcia dobrze naświetlone, nie utrzymujcie zdjęć niedoświetlonych, naświetlajcie je odpowiednio, tak aby histogram wyglądał dobrze, tak aby, tak aby ta wskazówka na tej drabince ekspozycji była po środku, na zerze. Postarajcie się, aby te zdjęcia były poprawnie naświetlone i wtedy ocencie, na ile tak naprawdę zwiększenie tego ISO w przypadku waszego aparatu powoduje uwydatnienie tych szumów. Może się też okazać, że aparat, z którego korzystacie, jest aparatem ISO niezmiennym. W takim wypadku możecie pozwolić sobie na lekkie niedoświetlenie tego zdjęcia i wyrównanie ekspozycji już w postprodukcji, a ilość szumów w przypadku tego aparatu ISO niezmiennego nie powinna być znacząco wyższa niż przy użyciu wyższego ISO i poprawnego doświetlenia zdjęcia już w terenie. I aby zobrazować te różnice między ISO zmiennością a ISO niezmiennością aparatów, udało mi się znaleźć, udało mi się w zasadzie dokopać do takiego zestawienia przygotowanego przez DP Review. Jest to portal, który zajmuje się recenzjami aparatów, testami dziwię się, że więcej osób gdzieś tam nie promuje tej właśnie karty, do której ja link wam zostawiam oczywiście w opisie, ponieważ jest to świetne narzędzie, dzięki któremu można sprawdzić, czy aparat, z którego korzystamy, jest ISO zmienny, czy ISO niezmienny, ponieważ z pola wyboru aparatów możecie wybrać aparat, z którego akurat korzystacie, a jest tam naprawdę bardzo duże pole do wyboru, oczywiście pewnie kilka aparatów jest pominiętych, no bo nikt nie jest w stanie wytestować każdego jednego urządzenia, jakie jest dostępne w obiegu. Po wyborze waszego aparatu, ukaże się wam karta testowa, której zdjęcie zostało wykonane tym właśnie aparatem na różnych czułościach ISO i zostały raz doświetlone, raz niedoświetlone, ale końcowo wszystkie te zdjęcia tej jednej karty testowej zostały podniesione do, do jednakowego poziomu ekspozycji. Możecie więc w bardzo łatwy sposób porównać sobie, w zasadzie bez wychodzenia z domu, mimo wszystko, jak zmienia się poziom szumów po podniesieniu niedoświetlonego zdjęcia do ekspozycji poprawnej. I omówię teraz tutaj króciutko, dosłownie kilka przykładów z tej karty, a zaczniemy sobie od aparatu Canon 5D Mark IV. Jest to lustrzanka cyfrowa, zostały nią wykonane w tym, w tym przypadku dwa zdjęcia: jedno zdjęcie na ISO 6400, drugie zdjęcie zostało niedoświetlone o dwa punkty ekspozycji, zostało wykonane na ISO 1600. Później ta ekspozycja, tak jak wspomniałem, została wyrównana do jednakowego poziomu. Zdjęcie na ISO 6400 nie było ruszane, zdjęcie na ISO 1600 zostało podniesione o dwa punkty ekspozycji. Jak możecie zobaczyć, zdjęcie na niższym ISO, na ISO 1600, ale rozjaśnione w programie, wykazuje już widocznie wyższy poziom zaszumienia, pomimo tego, że zostało wykonane na niższym ISO. Więc, tak jak wspominałem już wielokrotnie, w przypadku tego aparatu, który ewidentnie jest aparatem ISO zmiennym, niedoświetlenie zdjęcia powoduje powstanie większej ilości szumów a mówimy tylko o ekspozycji podniesionej o dwa punkty. Jeżeli podniesiemy ekspozycję o cztery punkty, czyli porównamy sobie w kolejnym przypadku ISO 6400 do ISO 400, bardzo niskie ISO, prawda? ISO 400. Ale żeby uzyskać ekspozycję taką jak na ISO 6400, zdjęcie wykonane przy niższym ISO musiało zostać podniesione aż o cztery punkty ekspozycji. Zobaczcie jak ogromna różnica w szumach została tutaj uwydatniona. Mało tego, pojawiły się również zmiany kontrastu, i za szumienie kolorystyczne. Jest to kolejny dowód na to, że niedoświetlenie zdjęcia, aby zachować jak najniższą na siłę, jak najniższą wartość ISO, jest niewskazane, bo po podniesieniu tego zdjęcia do odpowiedniej ekspozycji, jaka nas interesuje ilość szumów będzie znacznie mniejsza niż odpowiednie naświetlenie zdjęcia nawet przy użyciu bardzo wysokiego ISO, bo mówimy tutaj o ISO 6400 w terenie. Troszeczkę inaczej sprawa będzie się miała w przypadku aparatu, który jest ISO niezmienny, i jest to aparat Sony A73. Zobaczcie teraz na naszej karcie: jedno zdjęcie wykonano na ISO 6400, drugie na ISO 800 i to 800 zostało podniesione o 3 punkty ekspozycji. W przypadku tego aparatu ilość szumów po podniesieniu ekspozycji do prawidłowej nie jest już tak bardzo widoczna. Te oba zdjęcia są mniej więcej w podobny sposób zaszumione, pomimo tego, że jedno zostało ewidentnie niedoświetlone podczas robienia, a ekspozycję podniesiono dopiero podczas postprodukcji. Ale już w kolejnym przykładzie. Przy tym samym aparacie, gdzie jedno zdjęcie zostało wykonane na ISO 6400, ale drugie zostało wykonane na ISO 100. Jest to różnica 6 stopni ekspozycji. Tutaj po podniesieniu aż o taką ilość, po tak dużym niedoświetleniu i przywróceniu tej ekspozycji w postprodukcji o 6 stopni. Ta ilość szumów w zdjęciu niedoświetlonym jest znacznie większa i jest już bardzo nieprzyjemna. A pamiętajmy, że zostało to zdjęcie zrobione na ISO 100, na bazowym ISO aparatu Sony A7.3, a mimo tego po doświetleniu w postprodukcji, przez to, że zdjęcie na początku zostało wykonane niedoświetlone aż o 6 stopni, to ilość szumów jest ogromna w porównaniu do stosunkowo wysokiego zdjęcia zrobionego na ISO 6400, ale doświetlonego w optymalny sposób podczas wykonywania tego zdjęcia. Nawet w przypadku bardzo dobrego aparatu, jakim jest Canon R5, jest to dosyć nowy aparat, po podniesieniu ekspozycji o 5 stopni przy ISO 200 w porównaniu do tego samego zdjęcia wykonanego na ISO 6400 widać sporą różnicę w ilościach szumu, właśnie przez to, że zdjęcie zostało wykonane niedoświetlone. Więc raz jeszcze, mała ilość światła zabija nasze zdjęcia, nie robi tego wysokie ISO, bo jak widać na tych konkretnych przykładach, to nie ISO powoduje szum. ISO jedynie uwydatnia jego ilość, a jego ilość zwiększa się wraz z tym, jak mało światła dociera na matrycę. Więc każde niedoświetlenie zdjęcia powoduje wzrost ilości szumów, jakie na tym zdjęciu są widoczne. To były oczywiście przykłady wyselekcjonowane przeze mnie. Użyłem, wydaje mi się, dla zobrazowania całości aparatów ISO zmiennych i ISO niezmiennych. Dosyć popularnych modeli aparatów. Zachęcam Was do sprawdzenia, do porównania sobie również innych aparatów. Możecie to zrobić z ciekawości, lub po prostu wpisując tam swój model aparatu i sprawdzając, jak Wasze aparaty zachowują się przy różnych wartościach ISO, przy odpowiednim naświetleniu zdjęcia lub przy niedoświetleniu tego zdjęcia i rozjaśnieniu go w postprodukcji. Należy tutaj natomiast zaznaczyć, że te różnice Widoczne w ilości szumów po podniesieniu ekspozycji są różne w zależności od aparatów, i to również jest bardzo ciekawe, dlatego że wracając do tego, o czym mówiłem na samym początku, czyli o tym, że obecnie ISO nie jest już żadnym standardem, bardzo ładnie widać tutaj, jak przy tej samej wartości ISO, na przykład to ISO 6400, różne aparaty w różny sposób produkują szum, więc nie jest to już żadnym standardem. ISO 6400 produkuje różne ilości szumu. I w różny sposób ten szum jest uwydatniany na zdjęciu w zależności od tego, z jakiego aparatu akurat korzystamy. Co więc zrobić, żeby wykonywać zdjęcia z jak najmniejszą ilością szumów? No, przede wszystkim poznajcie swój aparat. Musicie dokładnie wiedzieć, gdzie jest ta granica, przy której szum po podniesieniu ISO dla Was będzie już nieakceptowalny. Sprawdźcie to, wykonajcie sobie serię zdjęć albo skorzystajcie z karty, którą zalinkowałem Wam właśnie w opisie, którą przed chwilą omówiliśmy. Druga rzecz. Zawsze poprawnie naświetlajcie zdjęcie. Nawet jeżeli posiadacie aparat ISO niezmienny, to jak sami widzieliście, po podniesieniu ekspozycji z ekspozycji niedoświetlonej do prawidłowej, z reguły zawsze niekorzystnie wpływa na ten obraz. Poprawne doświetlenie zdjęcia jest więc kluczowe, jeżeli chcecie zachować jego najlepszą przejrzystość, najlepszą jakość i uniknąć niepotrzebnego eksponowania szumów na tym zdjęciu. I w końcu warto pamiętać, że są obecnie dostępne programy do obróbki graficznej. Nawet sam Lightroom ma zaimplementowane bardzo proste narzędzie, które po dosłownie jednym kliknięciu usuwają za pomocą sztucznej inteligencji cały szum ze zdjęcia. Oczywiście dzieje się to kosztem utraty kontrastu i ostrości. Natomiast w wielu przypadkach jest to na tyle nieistotna utrata, że usuwając szum ze zdjęcia, jesteśmy w stanie żyć w dalszym ciągu z tym zdjęciem i nie jest ono wcale nieostre. Więc ja mam nadzieję, że po tym materiale, jeżeli wcześniej baliście się podnoszenia tego ISO z bezpiecznych przyjętych wartości, to skłonił was on chociaż do tego, żeby wyjść i wytestować możliwości waszego sprzętu w terenie. Sprawdźcie, odklejcie się od tego ISO 100, zobaczcie, ile możliwości otworzy się przed wami, jeżeli zapomnicie całkowicie o tym, że musicie fotografować na jak najniższym ISO. I w związku z tym, w momencie, kiedy to ISO przestanie być dla was tak drażniące, tak ważne, kiedy przestaniecie. Tak bardzo o nim myśleć, tak bardzo się na nim skupiać. Może zechcecie zajrzeć też do tego materiału, który Wam tutaj linkuję. Jest to materiał o tym, jak fotografuję na ISO automatycznym. Tryb manualny, ale z automatycznym ISO. I właśnie przez to, że ISO nie ma dla mnie większego znaczenia, bo jeżeli a nawet aparat uzna, że to ISO trzeba podnieść, no to uznał tak dlatego, że po prostu brakuje światła, że trzeba je podnieść, bo inaczej nie zrobię żadnego zdjęcia. Właśnie przez to przestałem się martwić tym ISO i zapomniałem w ogóle o tym, że trzeba je ustawiać ręcznie, że można je ustawiać ręcznie. E, oczywiście na potrzeby tego filmu wróciłem do ustawiania ręcznego, żeby pokazać wam konkretne przykłady, ale na co dzień nie fotografuję już na ISO ustawionym na sztywno na jakąś wartość. Po prostu powiedziałem swojemu aparatowi, że jeżeli Brakuje światła, podnieś ISO, a ja w ten czy inny sposób sobie z tym poradzę. Warto jeszcze na koniec wspomnieć, że według mnie cała ta debata wyższe ISO, ale zdjęcie poprawnie naświetlone, kontra zawsze niskie ISO, nawet jeżeli zdjęcia się nie doświetli, wynika głównie z tego, że różne aparaty w różny sposób właśnie radzą sobie z tym szumem. W różny sposób interpretują tą wartość ISO, przez to, że odeszliśmy od, od jednej standardowej jednostki wartości, przez to, że różne aparaty różnie na to ISO reagują. Mogą być oczywiście fotografowie, którzy wiedzą, że w, dla ich aparatu bardziej opłaca się nie doświetlić na przykład zdjęcia o jedną czy dwie działki ekspozycji i podnieść później tą ekspozycję w postprodukcji, a szum nie będzie aż tak bardzo widoczny. To właśnie dlatego, że korzystają z aparatów ISO niezmiennych. Ale dla osób z aparatami ISO zmiennymi ta zasada może wydawać się całkowicie dziwna, bo te osoby będą wiedzieć, że jeżeli nie doświetlą... O dwa stopnie i podniosą później ekspozycję w programie, no to szumu będzie zdecydowanie więcej niż doświetlając przy pomocy podniesienia ISO już w terenie. I z tego, moim zdaniem, wynika właśnie większość sporów, które my, jako fotografowie, ze sobą toczymy. Każdy korzysta z innego sprzętu, każdy fotografuje w innych warunkach i czasami ciężko przestawić się tokiem myślenia na tok myślenia innego fotografa. Zawsze patrzymy przez swój jeden właściwy pryzmat. I słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę, że mogłem coś przeoczyć, czegoś nie dopowiedzieć, a coś co powiedziałem mogło być powiedziane nie dosyć klarownie, niejasno. Jeżeli tak się stało, to dajcie mi, proszę znać w komentarzu, ja chętnie się do tego odniosę. Całkowicie świadomie pominąłem tutaj na przykład temat różnych typów czułości ISO, ISO natywne, ISO wzmocnione i ISO symulowane na przykład o tym powiem jeszcze w innych odcinkach. Natomiast teraz ja się już zwijam, fotografować tego mojego zimorodka, który tutaj przelatuje i prawdopodobnie będę go fotografował z uwagi na to, że jest dosyć ciemno na ISO nie niższym niż 8000. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Hej!